Siemanko, to nie jest tak, że znowu pytania za wrzesień wjadą w czerwcu, to jest tak, że jakoś złapałem delikatnie parę dni opóźnienia, w sumie to nie wiem czemu, bo tylko jednego dnia pojechałem o 13 pić piwo do lasu, bo był ostatni ładny, ciepły dzień i szkoda było nie skorzystać. Tym niemniej wracam do roboty i lecimy z pytaniami za wrzesień. Pytanie pierwsze, jak zmienić oponę na karbonie? No tak samo jak na aluminium, najlepiej szybko. A w szczegółach różnica przy wymianie pomiędzy aluminium a karbonem będzie taka, że w karbonie, szczególnie w tych nowych karbonach, tutaj mamy jakieś takie koło za 8 czy 10 patoli Zipa 858, szczególnie w tych nowych karbonach rancik, jak widzicie, jest naprawdę cieniutki. Myślę, że ma jakieś 1,5 mm maksymalnie. No i jak łatwo się domyślić, jeżeli na rant w takiej obręczy zadziałamy taką łychą karbon, tą metalową, to ten karbon tu może się dosyć łatwo uszkodzić. Zatem jak? No ja proponowałbym podważyć tutaj delikatnie, jak najmniejszą taką łyżką, bo już nawet taka parktulowska gruba łycha dobrze podparta, myślę, że też jest w stanie ułamać nam ten rant karbonowy, zanim pęknie sama łyżka. A jeżeli chodzi o wymianę takiej gumy, to w bardzo wielu przypadkach daje się to zdjąć bez narzędzi. Postaram się Wam teraz coś takiego tutaj pokazać. Nie wiem, czy to się uda, bo wziąłem pierwsze koło karbonowe, które akurat ma założoną gumę. Jest to moje koło z wyścigu Gran Fondo Strade Bianche we Włoszech z lutego tego roku. Z tego co pamiętam, to tam jakoś bez większego problemu na wyścigu tą gumę zmieniałem, mimo że było cholernie zimno. Tutaj jest to zwykłe Continental GP 5000 bez żadnych all season, bez żadnych TR-ów i tak dalej. Spuszczamy powietrze w miarę do końca. U mnie na kanale wrzuciłem taki archiwalny film o wymianie opony, gdzie jest pokazane, jak tą oponę wymienić. No i tu wygląda, że to się da ściągnąć bez łyżek. Także no to jest najpewniejsza metoda, że się to zdejmie bez uszkadzania rantu. No i tak samo z zakładaniem, jak już tam sobie wymienicie, czy co tam chcieliście z tym zrobić, zakładacie inną, to tak samo tutaj podmianka w drugą stronę nie powinna być jakimś problemem. Tam w tym filmie, film trwa 20 minut, ktoś tam jojczył, że to długo i że za długo, ale jak widzicie, da się to zrobić bez narzędzi, więc po obejrzeniu tego filmu będzie Wam to na pewno łatwiej zrobić, bo to generalnie nie jest trudna jakaś operacja. Jak widzicie, da się to tam, nie wiem, zrobić w minutkę czy dwie, jak ktoś umie. Tylko że to tam z 1000 pewnie trzeba wymienić, żeby się samemu umieć. A jak Wam ktoś pokaże, to umicie prawie od razu. Pytanie drugie, jak zużywają się napędy 1x12? To jest zadane w kontekście tego, że pokazywałem na filmie, jak ścinały się zęby w rowerze, gdzie dziewczyna miała za twarde przełożenie, powodowało to jazdę praktycznie cały czas na największych zębatkach z tyłu, duży skos łańcucha i ścinanie zębatki przedniej, dużej. A tutaj możecie zobaczyć, jak zrobiona jest zębatka narrow wide i jak to działa, że się tak nie zużywa nawet przy przekosach w napędzie z jednym biegiem z przodu. Po pierwsze, rozpiętość przełożeń jest taka, że większość biegów jest tu na dole ciasno stopniowana, a potem już wchodzi tak duże stopniowanie, że rzadko dojeżdża się na napętach 1x10, 11 czy 12 na samą górę, więc się na tych przełożeniach raczej nie jeździ, bo tu już mamy 33 bodajże w tym
egzemplarzu jak nie 36, a w ciasnej kasecie szosowej może być do 21, czy 23, czy 25. A druga sprawa to jest specyficzna konstrukcja tej zębatki. Jak widzicie, tutaj ząbki mają taki specjalny klin, który pełni dwie funkcje. Głównie zabezpiecza przed zeskakiwaniem łańcucha przy właśnie takim jednobiegowym napędzie, żeby to nie mogło podskoczyć. Jak pociągniecie u siebie na dwubiegówce, to na pewno łatwo się to da podnieść, a tutaj się już podnosić nie da. Ale druga sprawa jest taka, że ten łańcuch tu na środkowych zębatkach ma tak wąskie zęby, że praktycznie o nie nie przyciera. Także ślizga się tylko tutaj po tych takich iglicach, które podejrzewam są na tyle twarde i tak ukształtowane, żeby się możliwie mało ścierały. Poza tym tutaj akurat łańcuch też jest poszerzony, w związku z czym nie bardzo ma to jak ścierać, bo wpada tutaj to szersze ogniwo. No i tak generalnie działają dwunastki, dlatego między innymi się nie ścierają albo dużo mniej ścierają. Pytanie kolejne, bagażnik do auta, góra, czyli na dachu, czy tył? No ja osobiście to używam bagażników Trifrog albo Seasucker. Generalnie najpierw chyba powstał Seasucker, a potem nasze chińskie mordki skopiowały. Tam widziałem, że coraz więcej tych bagażników powstaje. Moje filmy już na YouTubie były z tymi bagażnikami. Montaż trwa tyle. Znaczy w sumie to była 1/4 tego montażu, czyli jakieś pewnie 10 sekund, czyli całość, powiedzmy minutę. Do końca trzeba to napompować, aż przestanie się wysuwać pomarańczowe. No i tak to działa. Tu sobie odszczepiamy, tak sobie przyczepiamy, pompujemy. Można go trochę przydusić, to wtedy szybciej się przyssie. Generalnie na 6 takich przyssawkach można podnieść pół furgonetki. Jak widzicie, to jest nie do oderwania w normalny sposób. Zresztą na takich 4 można powiesić na tylnych drzwiach od samochodu człowieka. I teraz tak, jeżeli jest możliwość zamontować taki bagażnik właśnie na tylnych drzwiach od busa albo na skośnej tylnej szybie trochę w cieniu aerodynamicznym samochodu, to super. No jeżeli nie, no to ląduje na dachu. Chociaż pewnie lepszą formą wożenia rowerów jest tylny bagażnik na haku auta. Myślę, że te montowane na klapie auta czy na szybach auta, na takich różnych pałąkach ogąbkowanych i przypinane paskami, to jakoś do mnie nie mówią zupełnie, dlatego że wydaje mi się, że te paski potencjalnie mogą się pulsować i to z tym może się coś podziać, ale nie jestem ekspertem od bagażników, więc na pewno najlepiej z własnym autem podjechać do dobrej firmy, dobrego sklepu z bagażnikami, podpytać gości, który do danego auta pasuje, co i jak i tak dalej. Na pewno bagażniki na hak różne, czy Ublera, czy Thule, to są dobre marki i dobre jakościowo bagażniki. Oczywiście bagażnik może kosztować 700 zł jakiś no-name'owy, a może kosztować i 5000, jeżeli to będzie topowy, markowy bagażnik z bardzo wysokiej jakości materiałów, który bardzo długo będzie Wam służył. Te plastiki, nie wiem, nie zaczną się kruszyć po sezonie czy dwóch. Bagażniki mają światła, mają miejsce na tablicę rejestracyjną, podświetlane często i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie na pewno taki wysokiej klasy bagażnik na hak robi robotę. Są bardzo wygodne w korzystaniu, nie trzeba wysoko podnosić roweru, też ten rower, jakby się tam, nie wiem, cokolwiek z nim zadziało, to nie spada z dachu z dużej wysokości, tylko jak już to się ześlizguje z tego bagażnika z niskiej wysokości. Oczywiście rower się pewnie też uszkodzi, ale jest mniejsza może szansa, że gdzieś tam poleci jakoś spektakularnie. Poza tym też jest mniejszy problem, że wjedziecie z takim rowerem na dachu na przykład gdzieś, gdzie jest nisko. Więc ja osobiście pewnie wolałbym bagażnik na hak, gdybym miał do wyboru bagażnik na dach, na relingi albo na hak, to wolałbym na hak, ale najbardziej wolę właśnie przyssawkowy, bo montuje się go i demontuje w sekundę, także ja jestem wielkim fanem od lat, odkąd one trafiły na rynek, to się jaram. Pytanie czwarte, co jak na ustawce kolasz uszkodzi inny rower? To jest pytanie odnośnie archiwalnego mojego filmu o tym, co trzeba zrobić, co dobrze jest zrobić, jak
samochód na was wjedzie, was spadnie i uszkodzi wam między innymi rower, to jakie tam czynności podjąć i jak szybko i sprawnie usunąć szkodę na swoim rowerze. Zresztą tu jak jesteśmy przy uszkodzeniach roweru i szkodach, to jeżeli jest jakaś spoko kancelaria, która się zajmuje usuwaniem takich szkód, a w przypadku kiedy ubezpieczyciel unika i miga się od wypłaty odszkodowań, co jest notoryczne, bo większość firm ubezpieczeniowych ma w scenariuszu działania unikanie wypłaty, a noż uda się zmęczyć petenta i nie wypłacić. Więc jeżeli ktoś z was taką kancelarię prowadzi, śmiało możecie odezwać się na PRIF, bo mam trochę znajomych, którzy się zwracają, trochę klientów, którzy się zwracają właśnie z tym, że mają kłopoty z uzyskaniem odszkodowań i chętnie bym polecał jakąś kancelarię przyzwoitą, która im pomoże i dociśnie trochę tych ubezpieczycieli przycinających pręta przy każdej nadarzającej się okazji. Ale do brzegu, co zrobić albo jakie są konsekwencje, jeżeli jedziemy sobie we dwoje, w dwie osoby, w dwóch, w dwie dziewczyny na rowerach, jedno wpada na drugie, uszkadza się rower dla uproszczenia, nic więcej i jest to bezsporna wina osoby pierwszej, a szkoda jest wyrządzona osobie drugiej. No to oczywiście osoba pierwsza pokrywa wyrządzoną szkodę. Jeżeli ma ubezpieczenie OC, odpowiedzialności cywilnej, to jej ubezpieczenie taką szkodę pokrywa. Ja takie ubezpieczenie posiadam jako trener kolarstwa i ono jest poszerzone o sporty i tak dalej, i tak dalej. Nie jakieś super ekstremalne, ale do jakichś tam w miarę sensownych wysokości rzędu, nie wiem, 100 tysięcy złotych na osobie i pewnie ze 200-300 tysięcy co najmniej w sprzęcie, no bo pamiętajcie, że możecie wpaść w rower znajomego, nawet bardzo drogi, za 30 tysięcy i mieć kłopot, a możecie na przykład wymusić pierwszeństwo na nowym Bentleyu ojca Tadeusza i jego kierowca może szarpnąć kierownicą, skosić drzewo i zrobić szkodę całkowitą na benku za banie euro i wtedy kwota jest przykrzejsza bardzo. Oczywiście ubezpieczenie OC na banie euro to już musiało być bardzo grube, ale no oczywiście to był taki mały żarcik. Poważnie mówiąc, możecie spowodować szkodę na samochodzie na przykład, gdzie 100 czy 200 tysięcy to nie jest jakaś super niewykonalna kwota, żeby takie szkody poczynić. A także ja sugeruję ubezpieczenie OC posiadać, jeżeli jeździcie rowerem. W ogóle generalnie w życiu jest spoko posiadać jakieś proste chociaż ubezpieczenie OC, bo zawsze może się z waszej winy coś wydarzyć, a coś głupiego możecie zrobić. No i po prostu jeżeli nie macie żadnego ubezpieczenia, to na pewno płacicie wy. A jeżeli macie ubezpieczenie, to jest szansa, że ono taką szkodę pokryje. No i co tam jeszcze mamy w pytaniach? Ostatnie pytanie, jak napompować 12 barów w koło i że do tego to chyba trzeba mieć jakiś wybitny kompresor i w ogóle ola Boga. No więc nie, ja w ogóle szykuję się z odcinkiem o pompkach stacjonarnych, bo mam ich z 15 rozwalonych i raz, że będę chciał remontować, dwa, że chciałem wam też pokazać jakie są, czym się różnią i tak dalej. Tu widzicie manometr od jednej z lepszych pompek stacjonarnych, też i droższych. Ta kosztowała z 500 w swoim czasie. I podaje do 11 barów, ale to nie jest wybitnie wysokociśnieniowa pompka. Są jeszcze pompki, które mają mniejszy cylinder. To generalnie chodzi o to, żeby, znaczy może nie mniejszy, tylko o mniejszym przekroju, że im mniejszy jest przekrój tutaj tej rurki, tym mniej powietrza podawane jest na raz, ale tym mniejszy tłok musicie nacisnąć, tym mniejszą średnicę tłoka. W związku z czym łatwiej jest sprężać to powietrze, więc takie szczuplutkie, wolno pompujące pompki szosowe spokojnie tam te 10-12 barów napompują. Za to pompki do MTB mają takie grube cylindry, pompują dużo szybciej, ale często gdzieś tam na 5-6 barach się kończą. Tyle pytań za wrzesień. Mam nadzieję, że 9 października to jeszcze nie jest jakaś dramatyczna obsuwa i mi wybaczycie. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnych. Hej!